Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. Czytamy w Ewangelii Łukasza. Szabat to był niezwykły dzień w życiu Izraelity. Niósł nie tylko wspomnienie historycznych wydarzeń, jak stworzenie świata, odpoczynek po tym, jak wyjście z Egiptu po latach niewoli, ale niósł w sobie też czas na stanięcie przed Bogiem i wielkie dziękczynienie za Jego dzieła w naszym życiu. Tu przypominamy sobie, że szabat Bóg ustanowił dla dobra człowieka, również dlatego, żeby mógł człowiek odpocząć i w spokoju i w radości oddać się uwielbieniu swego Pana. Niestety faryzeusze przez wiele nakazów i zakazów uczynili szabat dla wielu dniem niepokoju, lęku, obawy, czy uczyniłem zadość prawu, czy uczyniłem zadość przepisom. Tymczasem ten świąteczny dzień, szabat, został ustanowiony po to, by człowiek naprawdę odpoczął, po to, by oddał chwałę Bogu, a nie żył w napięciu. Jezus mówi, że ten dzień ma służyć człowiekowi. Szabat został ustanowiony dla człowieka. Święty Augustyn mówi nam wszystkim, że w nasz świąteczny, niedzielny dzień, że w tym czasie łaski chrześcijanin przeżywa wieczny szabat, jeśli czyni same dobre dzieła z nadzieją na wieczny odpoczynek. Prośmy o pomoc Dziewicę Maryję. Z nią, mówiąc różaniec, prośmy, by każdy z nas uwierzył i zrozumiał, że świąteczny dzień należy do Boga. Jest sposobem na oddawanie Mu naszej chwały. Jak napisał Jan Paweł II, odpoczynek to coś świętego i okazja, aby uświadomić sobie, że wszystko jest dziełem Boga. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.